Dzień dobry. I'm so happy to be back. Jestem tak szczęśliwy, że znów mogę być tutaj. Because my genes are really jumping with your love. Dlatego, że moje geny aż podskakują z powodu waszej miłości. I've been looking forward to spend a week with you. Tak więc cieszę się z tego powodu, że mogę ten tydzień spędzić razem z wami. To really find out how God really works for us. Abyśmy mogli ponownie odkrywać, w jaki sposób Bóg dla nas działa, pracuje. Our body is made of different kinds of cells. Nasze ciało zbudowane jest z różnego rodzaju komórek. And let me show you the picture of cell here. Pozwólcie, że pokażę wam zdjęcie komórki. This is cell membrane. To jest błona komórkowa. And this is cell nucleus. A tu mamy jądro. The nucleus is the most important part of the cell. Jądro jest najważniejszą częścią komórki. Why is it so important? Dlaczego jest tak ważne? Because nucleus is the one which determines the character of the cells. Dlatego, że to właśnie w jądrze komórkowym określane jest to, jaki charakter będzie miała ta komórka. Why nucleus determines the character of the cells? Dlaczego jądro komórkowe określa charakter komórki? Because if you open the nucleus, dlatego, że kiedy otworzymy jądro komórkowe, inside the nucleus, to wewnątrz tego jądra we have genes. Mamy geny. It is a gene determines a cell's character and the function. No właśnie te geny determinują charakter i funkcję komórki. How gene determines our cell's character and function? W jaki sposób to się dzieje? What is gene? Czym jest gen? It is a very interesting concept. To jest bardzo interesująca koncepcja. I graduated medical school in 1967. Ja skończyłem studia medyczne w roku 1967. We knew there are genes in the nucleus. I my wiedzieliśmy już wtedy o tym, że w jądrze komórkowym znajdują się geny. And we really did not know what the function of the gene was. Ale nie mieliśmy pojęcia wtedy jeszcze, jaka jest funkcja genów. But today scientists are really finding out how gene works. Ale dzisiaj naukowcy już odkrywają to, w jaki sposób gen funkcjonuje. Let me show you my computer. Pozwólcie, że pokażę wam coś przy pomocy mojego komputera. All right. And I have many programs. Mam tutaj wiele różnych programów. In my computer. W moim komputerze. And right now you cannot see the program. What kind of function, what kind of character this each program has. I w tej chwili nie wiecie, jaki charakter ma każdy z tych programów. We need to activate all these programs. Musimy któryś z tych programów uaktywnić. Let me activate this program. Pozwólcie, że uaktywnię ten program. Can you read it? Możecie to przeczytać? This is Korean character. To są koreańskie litery. Yeah. So this is activated, right? Tak więc ten program został uaktywniony. So we don't want to study about this time. No, tym razem może nie będziemy zajmować się tym tematem. So we turn it off, right? Tak więc wyłączymy ten program. It is now deactivated. I teraz ten program jest nieaktywny, bierny. And we need this program. A teraz może przydałby nam się taki program. And we can deactivate. Ten program również możemy wyłączyć i sprawić, że będzie nieaktywny. Our cells have many different functions. Nasze komórki mają wiele różnych funkcji. Why? Dlaczego? Because in the gene, dlatego, że w genie many different programs are already built in. Dlatego, że w genie znajduje się wiele różnych programów. There are many programs our cells can do. I dlatego nasze komórki mogą wykonywać różne funkcje. At this point I like to show you this picture, so I need to click. Tak więc teraz chciałbym wam pokazać na przykład to zdjęcie, więc muszę kliknąć. This is interesting picture. To jest bardzo interesujące zdjęcie. There's two rats. Tutaj widzimy dwa szczury. This right side rat. To jest szczur z prawej strony. And left. I z lewej strony. And here's the babies.
A tutaj są młode szczury. And his babies. I tutaj też są młode. You see some dramatic differences between the right and left, right? Widzicie taką dramatyczną, wyraźną różnicę pomiędzy tym obrazem z lewej i z prawej strony. What is difference? Na czym polega różnica? This mother red does not take care of the babies. Ta samica nie troszczy się o swoje szczury. And this mother is lacking something. I ta matka po prostu what is lacking? Ma jakiś niedobór czegoś. Czego jej brakuje? This mother is really loving her babies and nursing. Ta samica z kolei otacza swoje małe, młode taką prawdziwą miłością. Troszczy się o nie. And this mother just had a baby, but she doesn't care about babies. A ta z kolei ma młode, ale w ogóle nie troszczy się o nie. Some things are lacking. Czegoś tutaj brakuje. What's lacking? Czego nie ma ta samica? The instinct. Brakuje jej instynktu. What kind of instinct? Jakiego rodzaju instynktu? It's a mother instinct. Instynktu macierzyńskiego. Why this red is lacking the mother instinct? Dlaczego ta szczurzyca nie posiada tego instynktu macierzyńskiego? Read this. Przeczytajmy to. A mouse lacking an imprinted gene called the MEST. Mysz, która nie posiada genu zwanego genem MEST. And this MEST gene is mother instinct gene. I właśnie ten gen MEST jest tym genem instynktu macierzyńskiego. What is instinct? Czym jest instynkt? Now scientists knows it is some kind of behavior which is already in the gene. Teraz naukowcy wiedzą, że jest to jakiś rodzaj zachowania, który już zaprogramowany jest w genie. Therefore you don't need to learn how to behave. I dlatego nie musicie się uczyć, w jaki sposób się zachować. How to function? W jaki sposób funkcjonować? Which is already written in the gene. Dlatego, że to już zostało zapisane na genie. Already pre-programmed. Zostało wcześniej zaprogramowane. It has nothing to do with the intention of this mouse. Nie ma to nic wspólnego z jakąś intencją ze strony tej myszy. Before this mouse is already born. I zanim taka mysz przyszła na świat, this mouse is already programmed. Już jest zaprogramowana. We have many different kinds of instinct ourselves. Tak więc posiadamy różnego rodzaju instynkty. Is this our own intention? Czy to wynika z naszych własnych intencji? And scientists are finding that this has nothing to do with our own intention. I naukowcy odkrywają, że to nie ma nic wspólnego z naszymi intencjami. It is intention of somebody who wrote the program on our genes. To raczej ma związek z intencjami kogoś, kto wypisał ten program na naszych genach. Let me show you another very interesting picture. Pokażę wam teraz inne bardzo interesujące zdjęcie. Okay, this is a picture on the cover of the Science magazine. To zdjęcie pochodzi z okładki czasopisma Science. Science magazine is one of the most authoritative scientific papers. Yeah. Jest to jedno z najbardziej prestiżowych czasopism naukowych. Very prestigious. Yeah. Bardzo prestiżowe czasopismo naukowe. This is published on 2002 January. Yeah. To zostało opublikowane 11 stycznia 2002 roku. And those ants you're looking at. Widzimy tutaj mrówki. What kind of ant is this? Co to za rodzaj mrówek? It's big. One są duże. This ant is a queen. Ta mrówka jest królową. A queen is responsible for the multiplication, right? A królowa jest odpowiedzialna za rozmnażanie. And these are the workers. A dookoła królowej znajdują się robotnice. And here's another queen here. A tutaj mamy kolejną królową. What are these worker ants doing? Co te robotnice teraz robią? What does it look like? Z czym się wam to kojarzy? They are attacking. One teraz atakują. And they are killing the queen. I zabijają królową. And scientists never observed this kind of very, very strange behavior before. Naukowcy wcześniej nigdy nie mogli zaobserwować takiego bardzo dziwnego zachowania mrówek. The workers are killing the queen? Robotnicy zabijają królową? Have you ever heard about that? Czy słyszeliście kiedykolwiek o czymś takim?
Workers usually working for and serving the queen, right? Robotnice zwykle pracowały dla królowej i chroniły ją. They take care of the queen. Troszczą się o królową. But here, ale tutaj, the workers killing the queen. Robotnice zabijają królową. Do you have any idea why? Czy macie jakiś pomysł na odpowiedź na pytanie, dlaczego tak może być? And actually, scientists were so shocked. I naukowcy również są zdumieni z tego powodu, odkrywając takie dziwne zjawisko. Queen's too young. Jest za młoda królowa? To jest innego rodzaju instynkt. This new kind of instinct scientists never found it before. Ale z takim nowym instynktem tego rodzaju nigdy wcześniej naukowcy się nie zetknęli. Okay, let me show you the explanation. Pokażę wam wyjaśnienie. This is the original article. To jest ten właściwy, pierwotny artykuł mówiący właśnie o tym. Identification of major gene regulating complex social behavior. Identyfikacja głównego genu regulującego takie kompleksowe społeczne zachowanie. Colony queen number. Ilość królowych w takiej kolonii. Yeah. And they found out if number of queen is too many. I naukowcy zauważyli, że jeśli ta liczba tych królowych jest zbyt duża, then population increase will be too much. To wtedy ilość tych mrówek wzrasta zbyt szybko. Much more than the availability of the food. I o wiele szybciej aniżeli ilość dostępnej żywności. And scientists found out this gene, GP9 gene. I naukowcy odkryli taki gen GP9. And they just found this major gene regulating social behavior. I właśnie zauważyli, że to ten gen reguluje te społeczne zachowania tych mrówek. If this GP9 gene is activated, jeśli ten gen GP9 jest uaktywniony, in the worker ants, w przypadku robotnicy, then they have this new instinct activated. To wtedy ten nowy instynkt jest w tych mrówkach uaktywniony. And killing the queen. I zaczynają one zabijać królową. To control the population. Po to, aby kontrolować populację mrówek. To really match the food availability. Tak, aby dostateczna ilość żywności mogła znaleźć się w otoczeniu tych mrówek. This behavior is not the intention of the ants themselves. I to zachowanie nie wynika z intencji tych właśnie mrówek. Somebody is watching. Ktoś obserwuje całą taką how sytuację. How much food is available? I wie, ile żywności jest dostępnej. And if there are too many ants, jeśli za dużo jest tych mrówek, and food are not really that much available, i nie ma tam za dużo żywności, you know, it's problem. To wtedy pojawia się problem. You know, it is no use to have so many ants from so many different queens. I wtedy nie ma potrzeby, aby było tak wiele mrówek ani królowych. So somebody is activating this GP9 gene. Tak więc ktoś uaktywnia ten gen GP9. And then workers suddenly feel like killing the queen. Nagle wtedy te robotnice odczuwają potrzebę zabicia tej królowej. Very interesting phenomenon. To jest bardzo ciekawe zjawisko. At this point it is something you really need to become serious. I teraz musimy się nad tym naprawdę poważnie zastanowić. It is somebody else's intention is working here. Dlatego, że wynika z tego, iż chodzi tutaj o intencje kogoś innego, kto powoduje właśnie, że te mrówki zachowują się w ten sposób. This is another very fascinating scientific finding. To jest kolejne bardzo ciekawe naukowe odkrycie. This is from Science News magazine. Pochodzi ono z czasopisma Science News. Yeah, October. Z października 1995 roku. Scientists been observing this fish. Naukowcy obserwowali zachowanie tej ryby. They found out they have changing sexes in the ocean. I odkryli, że ta ryba potrafi zmienić płeć w oceanie. Usually this particular fish you're looking at is male fish. Ta ryba jest w normalnych warunkach samcem. One single male usually have about 12 females. I zwykle
jeden samiec ma około 12 samic. But when this male fish happened to be caught by the fisherman. Ale kiedy ten samiec zostaje złapany przez wędkarza? Or happened to be killed. Albo zostaje w jakiś sposób zabity. Then you know what scientists found out? To wiecie, co odkryli naukowcy? Among those 12 female fishes, odkryli, że wśród tych 12 samic one become male. Jedna samica staje się samcem. How long does it take? W jaki sposób do tego dochodzi? Jak długo to trwa? About 3 to 4 days. 2 albo 3 dni. So when scientists put them back, put this male they took out. I gdy naukowcy tego samca, którego zabrali z wody, znów umieszczają w wodzie and put them back to them. I z powrotem przywracają go do środowiska wodnego, i zgadnijcie, co się wtedy dzieje. Those male fish which was female before turned back to the female. Ten samiec, który wcześniej był samicą, teraz znów staje się samicą. Amazing. To jest zdumiewające. To change the sex? Zmiana płci. You need to change the genes, right? Aby do tego doszło, potrzebna jest zmiana genów. How this happens? W jaki sposób może do tego dojść? This is very complex mechanism. Jest to bardzo złożony mechanizm. It means our genes are changing very easily. Oznacza to, że geny z łatwością są zmieniane. Our genes are changing very easily according to what? Nasze geny mogą z łatwością zmienić się według czego? According to the... Zgodnie z czym? Yeah, according to the zgodnie need. Z potrzebą. Yeah. Something which is gene can change. Coś musi zmieniać ten gen. According to the need. Musi się to odbywać zgodnie z potrzebą. It will be very fascinating to learn about many different kinds of diseases on this basis. Na podstawie tego, co powiedzieliśmy na ten temat, będzie czymś fascynującym, gdy będziemy mówić o tym, w jaki sposób dochodzi do powstawania różnych chorób. When I was in medical school, gdy studiowałem medycynę, we never thought the gene can change this so easily. Nie myśleliśmy, że gen może z łatwością zmienić się. So that's why whenever we talked about certain disease which is related to the gene, it was a hereditary disease. I dlatego zawsze mówiliśmy, że kiedy dochodzi do jakiejś choroby na skutek zmian w genie, to wtedy ta choroba jest chorobą dziedziczną. Yeah, hereditary disease means that you already inherited bad genes from your parents. Choroba dziedziczna oznacza, że już odziedziczyliście jakieś złe, uszkodzone geny po swoich rodzicach. We never thought that the other disease other than hereditary disease is related to the gene change. I nigdy nie myśleliśmy, że jakieś inne choroby dziedziczne mogą mieć związek ze zmianą w genach. Now scientists know. Ale teraz naukowcy wiedzą, that even though you have absolutely normal gene you inherited from your parents, że nawet jeśli odziedziczycie doskonały, taki normalny, zdrowy gen po swoich rodzicach, and your gene can change, to wtedy ten gen również może się zmienić according to the need. Według potrzeby. Gene is changing according to the need? Gen zmienia się według potrzeby. This is very serious statement. Jest to bardzo poważne oświadczenie. You know, this means that we have a cancer because we need cancer. To oznacza, że my mamy raka dlatego, że potrzebujemy raka. Because cancer means that the normal gene changes to the cancer gene. Dlatego, że do raka dochodzi na takiej zasadzie, że normalny gen zmienia się so na normal gen rakowy. Cell becoming the cancer cell. Normalna komórka staje się komórką rakową. For the time being, I know, you know, it doesn't make any sense. I do tej pory może wydawać się wam, że coś takiego nie ma sensu. I was so shocked to look at everything in this way. Byłem zdumiony, gdy zacząłem patrzeć na to właśnie z takiego punktu widzenia. We have a cancer because we need cancer? Mamy raka dlatego, że potrzebujemy raka? Think about this way. Pomyślcie o tym w taki sposób. If you smoke very hard, jeśli palicie dużo papierosów, very heavily, like 4 packs a day, na przykład 4 paczki dziennie,
How can your lung cell survive? To jak wasze komórki płuc mogą przetrwać coś takiego? Your lung cell has to change. Wasze komórki w płucach muszą się zmienić. To be able to tolerate and survive despite of this heavy smoking. Aby móc tolerować i przeżyć taką sytuację, gdy ktoś pali tak dużo papierosów. Normal healthy lung cell will not be able to survive. Normalne komórki płuc, gdyby nie zostały przeobrażone, nie mogłyby przeżyć czegoś takiego. With this horrible environment, new environment with heavy smoke. W przypadku osoby, która stwarza tym komórkom tak straszne środowisko. So somehow your normal healthy lung cell has to change. Tak więc w jakiś sposób ta normalna, zdrowa komórka musi ulec przeobrażeniu. To be able to adapt. Aby mogła przystosować się. To this terrible new environment with heavy smoking. Do tego strasznego nowego otoczenia, środowiska stworzonego przez to palenie papierosów. It is a kind of survival adjustment. To jest czymś w rodzaju takiego przystosowania się, które pozwala przeżyć. Normally it is very difficult to survive in that kind of terrible environment. W normalnych warunkach jest bardzo trudno przeżyć w takim środowisku. That's why doctors find lung cancer patient. To dlatego, gdy lekarze obserwują osoby chore na raka płuc. This means already 15 years ago this kind of change, this lung cancer has been growing. To zauważają, że ten nowotwór zaczął rozwijać się już około 15 lat wcześniej. Well, I'll show you many different kinds of diseases on this basis. W nawiązaniu do tego będę tutaj mówił o wielu różnych chorobach. It'll be very shocking. I będziecie zdumieni. And you'll have a new concept on what health really means. I będziecie mieli nową koncepcję tego, czym jest zdrowie. So, this fish's sex can change very rapidly. A więc płeć tych ryb może bardzo szybko zmienić się. To change sex, you need to change genes. Aby zmienić płeć, musicie zmienić gen. Who changes that? Kto tego dokonuje? Can fish change their own genes? Czy ryba może zmienić swoją płeć? No way. Nie, w żaden sposób. It's not possible. To nie jest możliwe. What does it mean to change genes? Co to oznacza zmiana genów? How genes can change so easily? W jaki sposób geny mogą z taką łatwością zmienić się? This is something we need to pursue to find out. Musimy właśnie zająć się tym zagadnieniem, aby zrozumieć, jak do tego dochodzi. Let me show you another picture. Pokażę wam jeszcze inne zdjęcie. And this is ground squirrel. To jest wiewiórka lądowa. Whenever scientists find something so shocking. Gdy naukowcy odkrywają kiedykolwiek coś szokującego, zdumiewającego, they put it on the cover. Wtedy umieszczają to na okładce jakiegoś prestiżowego magazynu. This was very shocking to the scientists. A to dla naukowców, to odkrycie było czymś naprawdę szokującym. And this kind of phenomena was found by ecologists in the desert of the Arizona, state of Arizona in America. I to zjawisko zostało zaobserwowane przez ekologów na pustyni Arizony. And normally this rattlesnake w normalnych warunkach ten grzechotnik can kill this ground squirrel very easily. Zabija z łatwością tę wiewiórkę. And this ground squirrel actually the main staple for these snakes. I ta wiewiórka zwykle jest takim podstawowym pokarmem dla tych węży. And this ecologist found out that this particular ground squirrel and this snake encountered about 5 days ago. Naukowcy i ekolodzy zaobserwowali, że jakieś 5 dni wcześniej doszło do takiej potyczki tej wiewiórki z wężem. And 5 days ago this ground squirrel was running away. I 5 dni wcześniej ta wiewiórka uciekała przed wężem. But 5 days later, today, ale 5 dni później, czyli na przykład dzisiaj, this ground squirrel was not running away. Ta wiewiórka już nie uciekała przed tym grzechotnikiem. To było takie bardzo dziwne zjawisko. So snake bit this ground squirrel. I tak więc ten wąż ukąsił wiewiórkę. Normally the ground squirrel got killed instantly. I zwykle ta wiewiórka natychmiast musiała stracić życie, była zabita. But today she's not been killed. Ale teraz nie ginęła. And she is unusually shockingly brave today. Zdumiewające było to, że ona była bardzo odważna w stosunku
do tego węża. And instead, this ground squirrel was trying to bite snake. I zamiast uciekać, sama próbowała teraz atakować i gryźć tego węża. And now snake is running away. I teraz wąż przed nią uciekał. Very shocking phenomenon. To był taki zdumiewający fenomen, zdumiewające zjawisko. Let me give you a hint. Pozwólcie, że pomogę wam w zrozumieniu całej tej sytuacji. This kind of phenomenon never happens to the male squirrels. Tego rodzaju fenomen nigdy nie przydarza się samcom. What happened to this squirrel? Co stało się z tą wiewiórką? Yes, she became mother. She became mother about two Ona days została ago. Matką kilka dni wcześniej. This is another kind of maternal instinct. To inny rodzaj takiego instynktu macierzyńskiego. Instinct is so shockingly interesting. Instynkt jest takim czymś zdumiewająco interesującym. And look, first of all, it is so strange that this ground squirrel is not being killed, even though it is bitten by the snake. Bardzo dziwne było również to, że ta wiewiórka nie ginęła teraz, pomimo tego, że została ukąszona przez tego grzechotnika. How can it survive? W jaki sposób ona mogła to przeżyć? It is producing new antibody against venom of the snake. Poprzez wytworzenie odpowiednich nowych przeciwciał przeciwko jadowi wytwarzanemu przez tego węża. The new protein, nowe białko, which this ground squirrel never produced before. Nowe białko, którego wcześniej ta wiewiórka nigdy nie wytwarzała. To protect the babies. Po to, aby chronić swoje młode. She cannot die. Ona nie mogła umrzeć. To produce this new protein, i aby wytworzyć taki nowy rodzaj białka, you need new genes. Potrzebujecie nowych genów. Right? Prawda? Isn't this amazing? Czy to nie zdumiewające? Of course, when these babies are grown up, oczywiście, kiedy te młode dorosną and they are able to run away from the snake by themselves, i będą w stanie same uciekać przed wężem, then this antibody disappears. To wtedy to przeciwciało zniknie z organizmu tej wiewiórki. Ona już nie będzie musiała wytwarzać tego białka. That program is turned off. I wtedy ten program zostanie zamknięty. Our genes are the programs. Nasze geny są takimi programami. It is very important program for us to survive. I jest to niezwykle ważny program, który pozwala nam przeżyć. You have many programs in your cells. Posiadacie w swoich komórkach wiele różnych programów. According to the program you have been living. I żyjecie według tych programów. Now, looking at this picture again. Patrząc ponownie na to zdjęcie. Is this phenomenon only beneficial for the squirrels alone? Warto zadać pytanie, czy to zjawisko jest korzystne dla samych tylko wiewiórek? Is this phenomenon is needed by the squirrels alone? Czy tego potrzebują same wiewiórki? Is this phenomenon beneficial, good for the snakes too? Czy to zjawisko jest korzystne również dla węży? Yes. Tak. If this kind of thing doesn't happen, gdyby coś takiego nie miało miejsca, and all the babies will be killed, to wszystkie młode zginęłyby. And the ground squirrel will be extinct. I wtedy te wiewiórki wyginęłyby. Then who's gonna be extinct? To wtedy kto również wyginąłby? Snakes. Węże. Yeah. Then all these ecological balances will be gone. Tak więc cała ta równowaga ekologiczna zostałaby zachwiana. If ecology is destroyed, a jeśli ekologia jest zniszczona, it is bad for the human being to to wtedy survive, jest to czymś right? złym również dla ludzi. So this phenomenon is needed by the squirrels. Tak więc ten fenomen, to zjawisko jest potrzebne wiewiórkom. Also needed by the snakes. Wężom. Also needed by human beings. I również nam, ludziom. And it is needed by God. I potrzebne jest to również Bogu. Yeah. Tak. And this kind of control, somebody is in charge. I ktoś kontroluje to wszystko, co dzieje się w przyrodzie. And you know that the squirrels themselves can never control their own genes. Wiemy, że przecież wiewiórki nie są w stanie sprawować kontroli nad swoimi genami. Yes. If we have a true need, jeśli potrzebujemy czegoś bardzo,
Our need is equal to the need of God. To nasze potrzeby są równoznaczne z Bożymi potrzebami. God will change our genes too. I On również potrzebuje zmienić nasze geny. This is some great awakening. To jest czymś bardzo ważnym i może spowodować jakieś nawet ożywienie. When I was in medical school, gdy studiowałem medycynę, it was in 1966. To było w 1966 roku. I was a medical student. Byłem studentem medycyny. At that time in Korea, we could never see the patient with a depression. A w tamtym czasie w Korei nie można było spotkać pacjenta z depresją. But now there's so many patients depressed. Ale teraz jest tak wiele osób, które popadły w depresję. You don't even have to go to the psychiatry hospital. I nie musicie nawet udawać się do szpitala psychiatrycznego. Depressed people all over the place now. Żeby takie osoby zobaczyć, dlatego że wszędzie jest pełno osób, które chorują na depresję. But at that time it was so strange to see the people. Person who is very depressed. Ale w tamtym czasie było czymś niezwykłym zobaczyć taką osobę, która miała depresję. It was 1966. To było w 66 roku. It's almost what, 36 years ago. Prawie 36 lat temu. Dawno temu w Korei. I don't know here in about the Poland, but nie wiem jak to jest w Polsce. In Korea, the relationship between the mother-in-law and the daughter-in-law is terrible. Ale w Korei stosunki między teściową a synową są straszne. Mother-in-law is usually very, very scary to the daughter-in-law. Zwykle synowa bardzo boi się teściowej. Because it's mother-in-law controls your marriage. Dlatego, że to właśnie teściowa kontroluje małżeństwo. It is much better situation now in Korea. Teraz jest w Korei znacznie lepiej pod tym względem. And at that time, ale w tamtym czasie this woman who was only 28 years old. Ta kobieta, która miała tylko 28 lat. And married for 6 years. Była żoną przez 6 lat. And she only gave birth to the two daughters. Urodziła tylko dwie córki. In Korea it's a bad thing. A w Korei to było czymś złym. Having only two daughters. Dlatego, że nikt tam nie chciał mieć tylko it's dwóch bad córek. News for the daughter-in-law. To była taka zła wiadomość dla tej synowej. And this kind of situation, mother-in-law has right power to change. I w takiej sytuacji czymś usprawiedliwionym w Korei było zachowanie, takie negatywne zachowanie teściowej w stosunku do synowej. So this mother-in-law persuaded her son to have a new wife. Tak więc ta teściowa przekonała swojego syna, że potrzebuje nowej żony. To have a grandson, you know. Tak, aby miała w końcu wnuka. This is a terrible thing, I know. To jest czymś strasznym, domyślam się, że tak to odbieracie. And her son agreed. I jej syn zgodził się na to. She was very angry. I ona była bardzo zła. Angry at the mother-in-law. Była wściekła na swoją teściową. And angry at her husband, na swojego course. Męża. And she was worried about two daughters. I martwiła się o swoje dwie córki. Of course she was depressed. Oczywiście wpadła w depresję. She was full of anger and hatred. Odczuwała złość i była pełna nienawiści. And she was full of fear and worry. I bała się i przejmowała. She was deeply depressed. I miała bardzo poważną, ciężką depresję. And she couldn't eat. Nie mogła jeść. She had no appetite whatsoever. Nie miała w ogóle apetytu. You know, lately scientists found out the appetite gene. A ostatnio naukowcy odkryli gen odpowiedzialny za apetyt. Yeah, you must have a certain kind of protein to have an appetite. Dlatego, że musicie mieć pewne białko, które odpowiedzialne za apetyt. Show you, there is scientists found out new protein called a neuropeptide. Called pokażę wam nazwę białka odkrytego przez naukowców. NPY. Neuropeptyd Y. You have to have a NPY to be able to have wow, I like to eat that. I musicie posiadać ten neuropeptyd, aby mieć łaknienie. And there's another neuropeptide called CCK. Jest inny neuropeptyd zwany w skrócie CCK. And scientists call it cholecystokinin. Naukowcy określają go mianem cholecystokininy. And when you eat certain food, gdy spożywacie pewnego rodzaju żywność, you feel so satisfied.
Czujecie wtedy taką satysfakcję. If you don't have a CCK, a jeśli nie macie tego hormonu CCK, you never get satisfied. Wtedy nie odczuwacie tej sytości, takiego zadowolenia. So people have tendency eating i takie osoby mają skłonności do tego, żeby przejadać się, jeść szybko i dużo. Because you're not satisfied. Dlatego, że nie są usatysfakcjonowane. Now, this woman has no NPY. I ta kobieta nie miała ani tego NPY. Her MPY producing gene is so depressed. Dlatego, że jej gen wytwarzający ten związek NPY był pod wpływem strasznej depresji. Let's say this green gene, so this is this powiedzmy, że to jest this gene, genes are made gen, of DNA, a gen składa się z DNA. DNA look like this spiral. I DNA wygląda właśnie podobnie, tak jak spirala. When gene is active, gdy gen jest aktywny, it is like this. Wygląda mniej więcej when w ten gene sposób. Inactive, a jeśli jest nieaktywny, bierny, like this. To wygląda okay. W ten sposób. So let's say this green gene is powiedzmy, the NPY gene. Zielony gen to jest gen NPY. And her NPY gene is totally inactive. I gen NPY w przypadku tej kobiety był całkowicie bierny. So she doesn't produce any NPY. Dlatego, że ona nie wytwarzała tego związku NPY. She has no appetite. I z tego powodu w ogóle nie miała łaknienia. Of course, there's another gene called the serotonin. Oczywiście jest jeszcze inny gen, gen odpowiedzialny za wytwarzanie serotoniny. Yeah, serotonin is very important substance. Serotonina jest niezwykle ważną substancją, which give you the peace of mind. Która daje wam pokój umysłu. You feel calm and czujecie się spokojni. There's another gene called endorphin gene. Jest jeszcze inny gen, gen endorfiny. If you produce endorphin more and you feel very happy. Jeśli joyful. Wytwarzacie więcej endorfiny, wtedy czujecie się bardzo szczęśliwi. So all her genes are depressed. Ale w jej przypadku wszystkie geny były bierne pod wpływem tej depresji. She doesn't feel the joy. Dlatego ona nie odczuwała radości. And she doesn't feel the peace. Nie odczuwała pokoju. And she doesn't feel like eating. I nie miała ochoty na jedzenie. And she cannot even sleep. Nie mogła nawet spać. Why? Dlaczego? To sleep. Aby móc spać. You have to have a certain hormone called melatonin. Musicie posiadać inny hormon, czyli melatoninę. Without melatonin, you cannot sleep. Bez melatoniny nie możecie zasnąć. To have melatonin, aby posiadać melatoninę, your melatonin gene should be activated. Gen melatoniny musi być uaktywniony. So her, all these good genes are deactivated. Tak więc w jej przypadku te wszystkie dobre geny były bierne. And she's deeply depressed. I dlatego ona przeżywała bardzo poważne depresyjne stany. And she refused to eat, she couldn't sleep. Nie chciała jeść, nie mogła spać. She wouldn't drink water. Nie piła wody. She's dying. Po prostu umierała. And a few days later, kilka dni później, a professor of psychiatry was so scared. Profesorzy zajmujący się właśnie tą kobietą byli bardzo przestraszeni. Finally he decided to give electric shock treatment. I dlatego zdecydowali się poddać jej takiemu zabiegowi, w czasie którego zastosowano elektrowstrząsy. Electric shock treatment. Elektrowstrząs. We're so curious. I byli bardzo ciekawi. So they brought her tak into the electric shock room. Przyprowadzono ją do tej sali, gdzie przeprowadzano te zabiegi. And put the electrode both sides of her head, forehead. Umieszczono elektrody. And then they push the button. Następnie naciśnięto na przycisk. And the powerful electricity went through. I duża doza energii przeszyła jej ciało. And she went to grand mercy. I ona zaczęła drżeć. And then she became unconscious. I po chwili straciła przytomność. She fell in deep sleep. Zasnęła głębokim snem. About 6 hours later, jakieś 6 godzin później, she woke up. Obudziła się. You know what she said? I wiecie, co powiedziała? I'm hungry. Jestem głodna. I was so shocked. Ja byłem zdumiony, widząc to. At that time we didn't know this NPY. W tamtym czasie nie wiedzieliśmy jeszcze nic na temat tego NPY. And she ate. I ona wtedy jadła. And she was satisfied. I była zadowolona.
Because she has CCK now, right? Dlatego, że miała też i CCK. And she felt much better. I poczuła się znacznie lepiej. And she came to me, podeszła asking do mnie me to play ping-pong with i poprosiła mnie, żebym z nią zagrał w ping-ponga. I was so shocked. Ja byłem w szoku. What did electricity do to her? Co elektryczność może uczynić z człowiekiem, a w tym przypadku z nią? I said, wait here. Powiedziałem, zaczekaj, zaczekaj. I'm gonna have to ask my professor. Zapytam swojego profesora. It was 1966, you know? To było w 66 roku. So I went into my professor's room. Tak więc udałem się do pokoju mojego profesora. And I asked him, what did electricity do to her brain? I zapytałem, co ta elektryczność uczyniła w jej mózgu. The answer was very disappointing. I byłem bardzo, bardzo rozczarowany jego odpowiedzią. He said, we don't know anything on about powiedział, my nic nie wiemy na ten temat. I said, you don't know anything about this? Więc zapytałem go, nie wie pan nic na ten temat? Then why do you do this to the patient? Więc if you don't know więc dlaczego why pan stosuje te zabiegi w przypadku pacjentom, skoro pan nic nie wie na ten temat? He said, well, we just try everything. Wtedy on powiedział, my po prostu próbujemy wszystkiego. And we found out it happened to be working. I zauważamy, że to po prostu w jakiejś mierze pomaga. And why does it work? Ale dlaczego to działa? We don't know anything. My nie wiemy jeszcze. Now we know. Teraz już wiemy. Why electrical shock works. Dlaczego elektrowstrząs może funkcjonować w tym przypadku? Because gene activates. Dlatego, że gen jest uaktywniony. By the stimulating energy coming from outside. Przez tę energię, która pochodzi z zewnątrz. When doctors gave electric shock. Tak więc, gdy lekarze stosują elektrowstrząsy, iskra, right? Iskra. Czyli iskrę, all the genes activate. Wtedy geny są uaktywnione. But at that time, ale w tamtym czasie we didn't even know endorphin, serotonin. We didn't know. My nie wiedzieliśmy nic na temat endorfiny, serotoniny. Now we know about those chemical substances ale in the brain. Teraz wiemy, że te związki chemiczne znajdują się w mózgu. But at that time we had no idea. Ale w tamtym czasie nie mieliśmy pojęcia na ten temat. Now if scientists give electric shock, ale teraz, gdy naukowcy używają tego elektrowstrząsu, and we can observe sudden surge increase of all these brain chemicals. To teraz możemy zauważyć, że nagle wzrasta ilość tych właśnie związków w mózgu. Why? Dlaczego? Because all these genes which produce brain chemicals were activated. Dlatego, że te wszystkie geny, które wytwarzają te związki, są uaktywnione. This woman was doing fine. I ta kobieta czuła się teraz świetnie. I was so amazed. I byłem zdumiony. And at that point I decided to become a psychiatrist. I w tamtej chwili zdecydowałem się zostać psychiatrą. And I was going to buy this machine. I zamierzałem kupić sobie taką maszynę. I was going to zap everyone, you know? I chciałem wszystkich traktować elektrowstrząsami, aby wszyscy byli zadowoleni i szczęśliwi. But about a week later, I was ale jakiś tydzień później znów byłem rozczarowany. This woman is going back to this depression again. Dlatego, że objawy depresji w przypadku tej kobiety znów well, wróciły. Her gene is going back to be deactivated. I ten gen znów był bierny. And they gave another shock. I wtedy ponownie potraktowano ją and tym elektrowstrząsem i znów gen został uaktywniony. And then few days later, a kilka dni później objawy znów wróciły. And one more shock. Potem znowu zastosowano elektrowstrząs. Every time they repeated this treatment, i za każdym razem, gdy powtarzano tę czynność, her response was worse and worse. Ona coraz gorzej reagowała na to. On fifth time, a za piątym razem, gdy to zrobiono, there was no response. Nie było z jej strony żadnej reakcji. And in the meantime, she lost many brain cells. A w międzyczasie jeszcze straciła wiele komórek mózgowych. She lost so much memories. I straciła tak wiele komórek odpowiedzialnych za pamięć, and she was not responding to the electric shock anymore. Że przestała reagować na te elektrowstrząsy. And she died. I zmarła. This is a terrible story. To straszna historia. But from this story, ale dzięki temu doświadczeniu, dzięki at least we learned one scientific fact. Mogliśmy na podstawie tej historii też poznać przynajmniej jeden naukowy fakt, mówiący o tym, że nasze geny reagują na energię, która przychodzi z zewnątrz.
But let me tell you something very important. Pozwólcie, że powiem wam coś bardzo ważnego. Let me ask you this question. Zadam wam pytanie. How can this woman be completely free from depression? W jaki sposób ta kobieta mogłaby całkowicie uwolnić się od depresji? Electrical shock did not work. Ten elektrowstrząs tutaj nie zdał egzaminu. What can I bring out of the depression completely? W jaki sposób można byłoby całkowicie uwolnić ją od tej depresji? Get rid of mother. Uwolnić się od teściowy. It is actually very simple. To jest tak naprawdę czymś bardzo prostym. If her husband change his mind. Gdyby jej mąż zmienił swój stosunek do come niej. Back to her. Gdyby wrócił do niej. Honey, I love you. Kochanie, kocham cię. There's nobody. I cannot live without you. Ja nie mogę żyć z nikim innym. Nie mam nikogo i chcę żyć z tobą. Then her all the genes can be. I wtedy wszystkie geny w jej organizmie byłyby uaktywnione. Right? The love is very powerful shock. Miłość jest takim bardzo mocnym wstrząsem dla organizmu. And all the serotonin and endorphin and every gene can be activated. I wszystkie wówczas geny endorfiny, serotoniny zostają uaktywnione. Our gene respond to the love. Nasz gen reaguje na miłość. You know, actually scientists proved this point. I naukowcy udowodnili to. When mother rats have a baby rat, że kiedy samica szczura ma młode, they found out mother is licking babies constantly. Wtedy naukowcy zauważają, że ta samica cały czas liże swoje młode. They thought at the beginning that the mother rat is licking them to clean them. I początkowo myślano, że ta matka to robi po to, aby oczyścić te młode szczury. But soon they realized, ale wkrótce potem uświadomili sobie, and the mother rats are licking anyway, even though there's nothing to be cleaned. Że ta samica lizała je pomimo tego, że te szczury były czyste. So while scientists are giving the same mother rat's milk to the babies, tak więc pomimo tego, że naukowcy karmili te młode tym samym rodzajem żywności, they separated this, some of the baby rats away from mother. To część tych młodych oddzielili od swojej matki. Guess what happened? I zgadnijcie, co się stało. About a week later, tydzień później, even the baby rats were eating the same mother's milk. Pomimo tego, że te szczury spożywały to samo mleko matki, these baby rats were separated away from mother rats aren't growing very well. To te młode szczury, które były oddzielone od swojej matki, nie rozwijały się prawidłowo. It was so strange and so shocking. To było czymś bardzo dziwnym i zdumiewającym. They drew blood and they compared. I więc naukowcy pobrali krew tych młodych szczurów i porównali. They found out something very shocking. I okazało się, że odkryli coś bardzo zdumiewającego. You know the hormone called the growth hormone? Na pewno znacie hormon zwany hormonem wzrostu. The growth hormone stimulates cells to divide. To właśnie hormon wzrostu stymuluje komórki do podziału. And the growth hormone level was much higher in the red baby rats who were being licked by mother. I poziom tego hormonu wzrostu był o wiele wyższy w przypadku tych młodych szczurów, które były lizane przez matkę. Those baby rats who were separated away from mother has much lower growth hormone. A te, które były oddzielone od matki, miały o wiele mniejszą ilość hormonu wzrostu we krwi. You know what that means? Wiecie, co to oznacza? Growth hormone is produced by the gene. Hormon wzrostu jest również wytwarzany przez gen. And that means this growth hormone gene is, i to oznacza, że gen hormonu wzrostu it's suppressed. Przestał być aktywny. So scientists brought back those baby rats who were separated away from mother rat. Tak więc naukowcy teraz przywrócili te młode szczury, które były wcześniej oddzielone od swojej matki. Whose growth hormone producing gene were deactivated. Te szczury, których gen hormonu wzrostu był bierny. When they brought back those baby rats back to mother. I kiedy te młode szczury zostały przywrócone matce. And mother was very happy to see them back. I matka była bardzo szczęśliwa, że mogła ponownie je widzieć. So mother licked them. Więc zaczęła je lizać. Guess what happened? I zgadnijcie, co się stało. Growth hormone came back up. Znów hormon wzrostu pojawił się w organizmie w odpowiednich genes ilościach. Were activated. Geny zostały uaktywnione. Now you learned two different things today. Na podstawie tego, co dzisiaj powiedziałem, nauczyliście się dwóch ważnych rzeczy. Our genes respond to the need. Nasze geny reagują na potrzebę.
And our genes respond to the love. I nasze geny reagują na miłość. And this is very shocking. I to jest czymś naprawdę zdumiewającym. And every single cell in your body. I każda pojedyncza komórka w waszym ciele. Has the gene which respond to the need. Posiada geny, które reagują na potrzebę. And love. I na miłość. And we'll find out something much more interesting. I odkryjemy tutaj jeszcze o wiele, wiele więcej takich bardzo interesujących spraw. Amen. Amen.